Witam Was bardzo serdecznie. Chciałbym w tym miejscu zrobić pewną polemikę z blogiem Opcja Społeczna, gdzie autor tegoż wideobloga twierdzi, że Polacy byliby w stanie zdobyć Berlin 1 września 1939 roku. No, pozwolę sobie tutaj na polemikę. Zacznę krótko od siebie. Ja jestem historykiem z wykształcenia, pisałem pracę magisterską pod tytułem 13 Pułk Ułanów Wileńskich w wojnie obronnej 1939 roku. Pisałem ją pod kierunkiem profesora Janusza Ozimkowskiego, a recenzentem był Wiesław Jan Wysocki. Profesor Ozimkowski jest jednym z najlepszych, o ile nie najlepszych, historyków wojskowości w Polsce. To tytułem wstępu. Jeśli chodzi o kampanię wrześniową, to autor tegoż wideobloga twierdzi, że mieliśmy wyrównane z Niemcami siły. Jest to nieprawda. Znaczy, racja jest w tym taka, że rzeczywiście Polacy mieli czołgi tylko lekkie, natomiast Niemcy mieli zarówno średnie, jak i lekkie. Jeśli chodzi o ilość czołgów, to Polacy mieli 600 czołgów, Niemcy mieli ich 2800. Jeśli chodzi o ilość żołnierzy, to myśmy mieli około miliona, Niemcy mieli 1 850 000. Jeśli chodzi o kwestie takie jak samoloty, 400 samolotów polskich naprzeciwko 2000 niemieckich. Można o tym przeczytać chociażby na stronie www.1939.pl. Nie mówię tutaj z kolei już o przewadze na przykład Kriegsmarine nad polską, prawda, flotą. To już to pominąłem, ale też przewaga była po stronie Niemiec. Myśmy rzeczywiście mieli całkiem niezłe uzbrojenie, jeśli chodzi o samoloty. Mieliśmy bombowce typu Łoś, chociażby. Mieliśmy też dobrą kawalerię. Mieliśmy też dobrą broń przeciwpancerną, armatki Boforsa i karabiny typu UR. Ponadto, jeżeli chodzi z kolei na przykład o armaty, to Niemcy mieli 11 tysięcy armat. Myśmy ich mieli znacznie, znacznie mniej. Kolejna sprawa to fakt, że rzeczywiście bylibyśmy w stanie się bronić dłużej, gdyby nie to, o czym autor nie powiedział, nie wkroczenie Sowietów 17 września 1939 roku do Polski, na tereny wschodniej Polski, prawda, celem anektowania, zabrania de facto, prawda, wschodnich terenów Rzeczpospolitej. Obecnie jest to odpowiednio Litwa, Białoruś i Ukraina dzisiejsza. I zachodnie części. To jest też istotne. I kwestia tego typu, że moim zdaniem bardzo głupiego i wręcz haniebnego rozkazu z bolszewikami nie walczyć. Gdyby nie Sowieci, prawdopodobnie bronilibyśmy się przez 3 miesiące, coś koło tego. Może 2. Dlatego, że Niemcy tracili paliwo. Po prostu dalej następowała wojna piechoty i na przykład zdobywanie Lwowa już było dość ciężkie. Lwów ostatecznie zajęli Sowieci. O tym też warto pamiętać. Polacy się bronili. Polacy bronili miast, Warszawy, prawda, Lwowa. Dzielnie walczyły chociażby Armia Kraków na przykład. Czy też Armia Poznań. Już mówię o późniejszym okresie, o okresie bitwy nad Bzurą. Rzeczywiście Polacy też robili rajdy na teren Prus Wschodnich, czy też na terenie Niemiec. Jeszcze jedna sprawa, Polacy byli otoczeni z trzech stron. Od strony południowej, czyli Czechy i Słowacja. Od strony zachodniej Niemcy, właściwe nazwijmy to, od strony wschodniej Prusy. Potem jeszcze weszli Sowieci. Tak to wyglądało od strony kampanii wrześniowej.
Finlandia, bo to też mówi o Finlandii. W Finlandii było tak, że do tego kraju weszły głównie jednostki z terytorium dzisiejszej Ukrainy, a Ukraina jest to państwo południowe, Finlandia jest państwem północnym, gdzie jest zimno. Ukraińcy nie byli przygotowani na zimno, nie mieli odpowiednich mundurów i tak dalej również. Ponadto Sowieci stracili swoich dowódców w 1937 roku w czystkach stalinowskich. Ponadto Finowie byli, jeżeli chodzi o kwestie walki, przygotowani do obrony każdej swojej wioski, swojego miejsca zamieszkania. Świetnie strzelali, jeździli na nartach i tak dalej. Potrafili wykorzystać każdą możliwość do obrony swoich terytoriów. Dodam tylko jedną rzecz, co do Sowietów, rzeczywiście jedną trzeba im przyznać, mianowicie to, że tam, gdzie weszli Sowieci, tam, w sensie zdobyli jakiś teren, tam rzeczywiście, no, go bronili do upadłego. I stąd powstawało tak zwane motti. Motti jest to sposób, to jest sposób odcięcia drewna. Po prostu odcinano kolejne oddziały sowieckie i te oddziały odcięte broniły się w sposób heroiczny. To trzeba sobie tam przyznać. Kolejna sprawa, jeśli chodzi o Finlandię, to to, że Finowie rzeczywiście, no, nieźle tych Sowietów natłukli, ale tak jak mówię, głównie ze względu na świetne wyszkolenie i świetnych dowódców. Później walczyli jeszcze w wojnie kontynuacyjnej po stronie Niemiec i osiągnęli bardzo, bardzo wiele. Finlandia nigdy nie znalazła się całkowicie w wpływach sowieckich, tak jak na przykład znalazła się Polska w 1945 roku. I Finlandia obroniła de facto swoją niepodległość. Oddali co prawda terytoria, które chcieli Sowieci. Czyli między innymi większość Karelii. No i jeszcze kolejna sprawa. Przejdźmy teraz do Czeczenii, ponieważ autor też mówił o Czeczenii. W Czeczenii była taka sytuacja, że Rosjanie przegrywali z Czeczenami za rządów Jelcyna. Prezydent Jelcyn, Borys Jelcyn był po prostu źle oceniany przez Rosjan. To był typowy pijak i alkoholik. Człowiek uzależniony od alkoholu. Żołnierze rosyjscy to byli głównie poborowi, niewyszkoleni i tak dalej, i tak dalej. Putin użył wyszkolonych żołnierzy i rozbił Czeczenów bardzo szybko. Poza tym potrafił też lawirować, jeśli chodzi o tamtejsze elity władzy. W tej chwili tam rządzi Ramzan Kadyrow i trzyma wszystko twardą ręką. I tam jest spokój i porządek. Kolejna sprawa to masoneria. No, powiem tak. Ja jestem katolikiem jak najbardziej, zresztą wiele razy dawałem temu wyraz. Natomiast też uważam, że masoneria jest jak najbardziej zła, ona istnieje i tak dalej. Natomiast nie przeceniałbym roli tajnych stowarzyszeń. Naprawdę. Po prostu, na przykład, podam taką sprawę. Prusy też swojego czasu miały zostać rozebrane i zniszczone. Mówię o Prusach, nie o Niemcach, tylko o Prusach, czyli o wcześniejszym jakby tworze. I po prostu nie dość, że to było w czasach właśnie rozbiorów Rzeczpospolitej, nie dość, że dokopały Rosjanom i Austriakom, to jeszcze, no, od Austrii zajęły Śląsk. O czymś to, prawda, świadczy. Także to mniej więcej tak wszystko wygląda. Po prostu trzeba też patrzeć nie tylko na to, co tam ktoś sobie postanowił, ale też na to, co my potrafimy i co my jesteśmy w stanie zrobić. Bo to, że sobie gdzieś tam na Wall Street ktoś postanowi, to jest to ważne, natomiast my jesteśmy w stanie i mamy prawo się bronić i będąc razem jesteśmy w stanie to zrobić. Przykładem właśnie była wojna fińska, gdzie naród fiński walczył do samego końca. Chwała bohaterom zarówno naszym, jak i
bohaterom fińskim. Szczęść Boże z Panem Bogiem.